witam na tej serii spotkań. Ktoś mnie zapytał, co znaczy cykl chrześcijańskich spotkań z księgą Daniela, starotestamentowego proroka. Jeden z moich przyjaciół oprowadzał kiedyś wycieczkę chrześcijan. Zwiedzali muzeum w wielkim mieście, nieśmiertelnym mieście Rzym. I tam mieli świetnego przewodnika, który ich oprowadzał. Doszli do miejsca, w którym było malowidło, był obraz. I podpisane było Daniel. I wtedy ktoś z wycieczki zwrócił się do przewodnika, który był miejscowy, i mówi, kto to był Daniel, proszę księdza? Bo to była osoba duchowa, duchowna. A Daniel to był taki Żyd, podobno był prorokiem. Być może uśmiechamy się, bo my tak dużo wiemy o Danielu. Ale wyjdźcie na ulicę i zacznijcie ludzi pytać, kto to był Daniel, o którym czytamy w Starym Testamencie. Zdziwicie się. Niektórzy uważają, nawet ci, którzy znają Pismo Święte i wiedzą o tej księdze, mówią, tam nie ma żadnych wartości. To miało wartość dla Starego Testamentu. To miało wartość dla ludzi wtedy, którzy żyli, gdy Daniel żył, albo gdy jeszcze Izrael jako państwo funkcjonował i istniał. Ale dla nas, chrześcijan, właśnie ja chciałbym i chciałem to zaakcentować. I byłem nawet ciekawy, czy ktoś na to zwróci uwagę. To jest cykl chrześcijańskich spotkań. Pan Jezus nam powiedział, i nie tylko nam, ale Żydom, którzy mieli przeżyć tragedię narodową, zburzenie świątyni, zniszczenie stolicy Jerozolimy, powiedział, kto czyta księgę Daniela, proroka, niech uważa, niech zrozumie to, bo i tak można przełożyć tamten tekst. My mamy przed sobą cykl, jak wspomniałem wcześniej, 20 spotkań, ale nie będę przerażał ani zanudzał tymi tytułami. Te zaproszenia były rozdane już, pokazałem je niecałą godzinę wcześniej i teraz znowu ją oglądamy. Te 4 spotkania, które są przed nami, takie skrótowe myśli podałem również, aby zorientować nas, czego możemy się spodziewać na którym spotkaniu. Ale przechodzimy do spotkania pierwszego. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że możemy je rozpocząć. A przede wszystkim jestem Mu wdzięczny za to, że ponad pół wieku temu, gdy zacząłem Pismo Święte, to ktoś skierował moją uwagę właśnie na księgę proroka Daniela. To było na Śląsku. Wtedy jeszcze pracowałem w kopalni. I tak się zafascynowałem tą księgą i jednym w zasadzie proroctwem zawartym w 2 rozdziale, że poprzednio w szkole nigdy nie lubiłem historii. Stwierdziłem, że jeżeli mam zrozumieć to proroctwo, to muszę się wziąć i pozbierać sam w sobie. Polubiłem historię. Nie byłem historykiem, nie jestem i nie będę historykiem. Korzystam z tego i chyba zwrócę się do niektórych historyków, którzy tutaj siedzą, aby służyli mi radą albo wyprostowali mnie, gdybym coś nie tak mówił. Ale polubiłem ten przedmiot. Polubiłem geografię, której też nie lubiłem. Mój umysł był dosyć ścisły i takie przedmioty jak chemia, fizyka, matematyka, to było ABC, to było coś, w czym się czułem jak ryba w wodzie. Ale te inne przedmioty humanistyczne, to było, na pewno to było komuś potrzebne. Mnie nie. Od czasów, gdy czytam Biblię, jest inaczej. Dziękuję Bogu, że na przestrzeni tych wszystkich lat mogłem nie rozstawać się z tą księgą. Tak z Biblią, jak i księgą proroka Daniela. Jestem wdzięczny, że
Bóg mi dał takie pragnienie dociekania, szukania, rozgrzebywania rzeczy, które dla innych może były oczywiste, dla mnie nie były oczywiste, bo coś mi tam nie pasowało. Bóg mi przekazał pewien materiał w wyniku tych badań, tych studiów. Nie miałem żadnych objawień. Po prostu to był wysiłek, to był trud, ale szukałem zawsze czasu, aby jeżeli na cokolwiek mi braknie, żeby mi nie zabrakło na studiowanie zagadnień proroczych. Cieszę się, że wiele osób, które tutaj są, będą chciały chyba wrócić, ale cieszę się też, że i o tym jestem przekonany, tak jak o was, że tu siedzicie, że wiele osób za monitorami swoich komputerów, swoich urządzeń elektronicznych również to śledzi. Chciałbym, abyśmy nie marnowali czasu i nie wiem, jak to robić, ale 90 minut dla mnie to jest 90 minut absolutnej koncentracji. Czy mogę tego od was oczekiwać i wymagać? Jeżeli nie, zamknijcie oczy, odprężcie się przez 5 minut i wróćcie. Spotkania, które będziemy mieli, wszystkie spotkania poza sobotnim nabożeństwem o godzinie 11:00. Będziemy mieli z przerwą 10-15 minut. Także to wytchnienie będzie i ten szkolny system, że człowiek nie jest w stanie absorbować dłużej jak 45 minut. Spróbujemy się jakoś do tego dostosować i to zastosować. Pierwszy wykład zatytułowałem Bóg Daniela to Bóg miłości i przymierza. Pismo Święte jest niesamowicie cennym skarbcem informacji o wydarzeniach, które my nieraz znajdujemy w Piśmie Świętym, czytamy je i mamy kłopoty z ich zrozumieniem. Dlaczego? Bo my żyjemy w XXI wieku. Rzeczywistość, która nas otacza, nie przystaje do rzeczywistości starożytnej. Chcąc zrozumieć tamte pisma, powinniśmy zrozumieć trochę epokę i czas, kiedy to się działo. Nie zawsze mamy ochotę na to. Zapewne na sali tutaj jest wiele osób, które potrafią obsługiwać to urządzenie z klawiaturą albo jakikolwiek inny instrument muzyczny. Pamiętacie, że zanim ktokolwiek was poprosił o zagranie jakiegokolwiek utworu, to były wprawki, to były gamy i to w nieskończoność i w lewo, i w prawo, i jedna po drugiej, i przemiennie, i znowu jeszcze jakieś pasaże. A ty chciałeś grać. Ty nie przyszedłeś uczyć się gamy, którą na pamięć potrafisz wyśpiewać i zagrałeś już nieraz doskonale. Ale żeby później grać, to twoje paluszki muszą ci być absolutnie posłuszne. Ty z podświadomości będziesz nimi sterował, nie patrząc na klawiaturę. Zamkniesz oczy i będziesz wygrywał koncerty. Dlatego te pierwsze wykłady, dwa, traktuję jako takie wprawki. Nie przerażajcie się, jeżeli coś będzie trudne, ale to jest potrzebne. To jest potrzebne jak ćwiczenie każdego naszego zmysłu, jak zmysłu wzroku, tego duchowego też. Adam Mickiewicz powiedział, że prawd w Słowie Bożym równie jak gwiazd na błękicie. Im lepsze macie oczy, tym więcej ujrzycie. My będziemy chcieli ten duchowy wzrok nasz uruchomić, jakoś go wyćwiczyć i przystosować do tego, co później czytać będziemy w Księdze Daniela. Ten tekst wydawał mi się najbardziej trafny, on był czytany przed chwilą, do tego pierwszego rozważania. Jak młodzieniec poślubia pannę, tak
poślubi cię twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Zapisał to Izajasz, który mówił o perspektywie narodu Bożego, narodu przymierza, Izraela w obliczu niewoli, która miała ich dotknąć. Ale taki miał być tego wynik. Co więcej, Bóg rozmiłował się nie tylko w jednym narodzie na ziemi. I to chcę dzisiaj, abyśmy wyraźnie zrozumieli. Bóg nie tylko umiłował Izrael. Bóg umiłował każdego człowieka, którego stworzył, i wszystkie narody, jakie na tej ziemi kiedykolwiek istniały, łącznie z Babilonem. Taki jest nasz Bóg. Kilka istotnych informacji na temat młodych Judejczyków, których historia jest zawarta w Księdze Daniela. Wszyscy oni zostali wychowani na dworze niewiernych Bogu i niewiernych przymierzu z Bogiem królów judzkich w Jerozolimie. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, polecam Księgę Jeremiasza i Ezechiela szczególnie. Chociaż o tym możemy się dowiedzieć również z kronik. Zabrani zostali do niewoli. Tam posiedli najwyższe możliwe w Babilonie wykształcenie. Zasiedli na najwyższych krzesłach na dworze króla Nebukadnezara. Legendy o czasy babilońskie, jeżeli mówimy o Neobabilonie. VI wiek przed naszą erą. Mimo tego, że zajmowali najwyższe stanowiska w krajach pogańskich w VI wieku, to nadal pozostawali wierni swojemu Bogu, Bogu Stwórcy. Bogu, w którego wierzył Izrael. Jak czytać i rozumieć zawartość tych świętych ksiąg proroków sprzed tysięcy lat? W Biblii jest bardzo wyraźnie przedstawiona ta zasada. Bóg zawsze mówił do człowieka językiem zrozumiałym, zrozumianym przez tego, do którego mówił. I tutaj mówiąc o języku, nie myślę o języku hebrajskim, czy języku chaldejskim, czy języku syryjskim, czy polskim, czy ukraińskim, jakimkolwiek. Nie. Przemawiał do niego nawet poprzez różne obrazy i wizje, ale wizje, które ten człowiek potrafił ogarnąć umysłem, a jeżeli nie, to Bóg mu pomagał i zaraz mu to wyjaśniał. Chociaż zaraz jest względnym słowem, bo w Księdze Daniela spotkamy przypadek, kiedy prorok czegoś nie potrafi zrozumieć i dopiero po 13 latach dowie się, co to znaczyło. Dobrze mieć, czytając Pismo Święte, taką szufladkę na pytania, na znaki zapytania. Ja mam. Każdy z nas chyba ma. Szukasz odpowiedzi i nie znajdujesz. Dopiero gdy pewne okoliczności w życiu twoim nastąpią, patrzysz i mówisz, przecież ja to na pamięć znałem, ale nie widziałem tego. Znacie to uczucie, że czytasz teksty Pisma Świętego, jak gdybyś nigdy przedtem ich nie widział na oczy? I tak będzie do końca naszego istnienia na tej ziemi. A więc tu wchodzą w grę względy historyczne, zagadnienia kulturowe, język. I nie tylko język pod względem lingwistycznym, jak mówimy, ale język epoki. Ci, którzy uczą się obcych języków, bo niektórzy nie uczą się, tylko kupują sobie słowniki i nazbierają słów i z tekstu Pisma Świętego podstawiają to słowo i mówią, że tłumaczą tekst grecki, hebrajski i wszystko rozumieją. Jestem pełen podziwu. Bo nawet w języku polskim, ten, kto nie zna języka polskiego i usłyszy takie stwierdzenie, leje jak z cebra, to nie ma pojęcia, co to jest. Wie, co to jest ceber? Wie, co to jest leje, ale to jest po prostu wieloznaczne słowo?
leje jak z cebra. Anglicy by nam powiedzieli, it's raining cats and dogs. Pada psami i kotami. To znaczy dokładnie to samo. Jest ulewa. A więc wyrażenia idiomatyczne, których w Biblii jest mnóstwo. My niejednokrotnie się mocujemy, mówimy, przecież znam ten język. To źle przetłumaczyli. Tak, bo to trzeba tak przetłumaczyć. To trzeba zinterpretować na język, na który tłumaczysz, a nie tłumaczyć dosłownie każdy wyraz i każde zdanie tak, jak ono zabrzmiało. Wcześniejsze doświadczenia osobiste odbiorcy tego tekstu i nasze doświadczenia z Bogiem dotychczasowe, one będą się odzywały. Jeżeli je mamy, będzie nam łatwiej zrozumieć wiele rzeczy. Jeżeli ich nie mamy, będziemy się mocować z tym. Bieżące działanie Boga w życiu osobistym, znajomość Boga, znajomość Jego objawionej woli. Czy zdarzyło się wam kiedyś, bo mnie to się zdarzyło i w jedną, i w drugą stronę. Kiedyś, gdy jeszcze byłem młody, zapewniam was, był taki czas, to pewna osoba już po 40, dla nas to była staruszka, była w naszym gronie. Opowiadaliśmy o różnych rzeczach. Ona później wróciła do swojego domu, miała brata, bo już nie żyje, był kaznodzieją. Myśmy rozmawiali również o sprawach takich, jak ludzie wierzący. Ona powiedziała, słuchaj, z tą młodzieżą coś się dzieje nie tak. Ja byłam z nimi pół dnia, mówili tylko po polsku, ale ja połowy nie rozumiem. W Krakowie studenci, nie wiem czy już wydali, ale wiem, że mieli taki zamiar, słownik studenta współczesny. Gdy pojedziecie na Śląsk, gdybyście na Kaszuby pojechali, nawet w góry nasze, do Zakopanego, to wiele słów wam umknie i wydaje wam się, że prawie rozumiecie, czyli dobrze rozumiecie. To nieprawda. To jedno słowo czasem jest kluczem i to wszystko wywraca. A teraz ja mam ten kłopot, że słucham młodych ludzi i nieraz wnuków pytam, słuchaj, co znaczy to słowo? Aha. I czasem cieszę się, że zrozumiałem, a czasem jest mi smutno. Jak dzisiaj czytać Księgę Daniela z pełnym zrozumieniem? Właśnie musimy uwzględnić tamtą rzeczywistość. Pamiętajmy, że Daniel znał dokładnie służbę świątynną i rozumiał tę służbę świątynną. Pamiętajmy, że rozumiał i znał Torę. Był księciem. On musiał to znać. Każdy na dworze królewskim, a później, gdy zasiadał już na stolicy, jako król, musiał dokładnie znać Torę, musiał dokładnie znać prawo, musiał znać przymierze, znać pisma i proroków. Znajomość Daniel znał pisma wcześniejszych proroków i one mu pomagały w rzeczywistości, którą przeżywał. Dojdziemy do tego w tekście. Daniel jako książę posiadał dobrą znajomość przymierza, które Bóg zawarł z narodem izraelskim. Daniel rozumiał zasady przymierza dotyczące błogosławieństw i przekleństw. Ktoś by powiedział, w przymierzu, które Bóg zawiera, są przekleństwa. Może powinniśmy to przetłumaczyć klątwy. Byłoby bardziej zrozumiałe. Ale coś takiego istnieje i o tym dzisiaj jeszcze chcemy mówić. Izrael funkcjonował w relacji z Bogiem. Izrael był ludem przymierza, które Bóg im zaproponował i zawarł. Co to jest przymierze? Czy na podstawie przymierza, czy przymierzy, które Bóg ogłaszał, możemy czegoś o Bogu się dowiedzieć? W moim odczuciu tak. W Księdze Rodzaju w drugim rozdziale wierszu 15, zresztą już pierwszy rozdział, ale później szczególnie to ma znamie przymierza. Drugi rozdział, wiersz 15 do 17. Bóg tam jawi się jako stwórca,
który mówi człowiekowi, co zrobić, aby z tego daru życia, którym go obdarował i wyposażył i przygotował rzeczywistość, która go otacza, aby mógł wiecznie żyć, aby mógł pozostać w tej relacji. My wiemy, że stało się inaczej. Człowiek postanowił iść swoją drogą. To przymierze człowiek zerwał z Bogiem. I wtedy Bóg jako Zbawiciel, już nie jako Stworzyciel przychodzi do Adama i Ewy, ale jako Zbawiciel i ogłasza ratunek. To jest ta protoewangelia, jak ją nazywamy w trzecim rozdziale wierszu 15. Sprawiedliwy i wszechmocny władca i Pan historii jawi nam się w przymierzu, który zawiera z Noem po kataklizmie, jakim był potop. Bóg nadziei. To jest Bóg, który zbliża się do Abrahama. Zmienia mu nawet imię. Abram oznacza ojciec wyniosły. Zmienia mu imię na Abraham, ojciec wielu albo mnóstwa. I nadal go trzyma w stanie bezdzietności. Zaskakujące. Ale ciągle mu przypomina, że tak to będzie. Będzie miał syna, a w wyniku tego mnóstwo narodu powstanie. Bóg jako spełniający obietnice, chociaż obietnice, o których mowa, były dane 400 lat wcześniej, jawi się Mojżeszowi w rozmowie, gdy go powołuje, aby wyprowadził lud Boży z niewoli egipskiej. W 19 rozdziale, to jest szczególny rodzaj przymierza, Bóg jako miłujący odkupiciel przychodzi do swojego narodu i proponuje im i mówi im, co ma albo jaki ma zamysł pod ich adresem. My do tego wrócimy, teraz tylko w skrócie. To przymierze zostało ratyfikowane, oczywiście krwią zwierząt, jak to wtedy było. Miłosierny Bóg, który nawet gdy przymierze ta druga strona, człowiek łamie, on pozostanie miłosiernym. I o tym uwiadamia Mojżesza w Księdze Wyjścia, tutaj w tych wskazanych tekstach, 32 rozdział, no cały w zasadzie rozdział, ale szczególnie wiersz 32 i do 34. Gdy Bóg wyprowadza ten naród, z którym później ma zamiar zawrzeć przymierze, to nazywa go swoim pierworodnym. Funkcja pierworodnego w starożytności była, wiązała się z olbrzymim przywilejem, ale i odpowiedzialnością tego, który był pierworodny. Pierworodny, czyli pierwszy, najstarszy syn, który się urodził. Ten najstarszy syn miał takie przywileje, jak dziedziczył podwójną część majątku w stosunku do innych dzieci. On również był protoplastą Jezusa Chrystusa. To z tej linii pierworodnej urodzi się Jezus Chrystus. I on był opiekunem, on był głową, kapłanem tej rodziny, tego domu. Jeszcze w czasach patriarchalnych mówimy tu szczególnie o Abrahamie i jego synach. I tutaj Bóg wyprowadza naród izraelski i nazywa go, każe tak uwiadomić Faraona. To jest mój syn pierworodny. Czyli pierworodztwo jakiegoś szczególnego rodzaju. To nie jest już jeden człowiek, jak w rodzinie. To jest już cały naród. Dlaczego go nazywa pierworodnym? Czy to oznacza, że to jest pierwszy naród, który taką funkcję podejmie jak pierworodny w domu, w rodzinie? Zaczekajmy jeszcze z odpowiedziami na te myśli. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego. Wypuść go, aby mi służył. W
tej rodzinie oczywiście byli też pierworodni, bo ta rodzina Izrael składała się z 12 plemion, a w każdym plemieniu były rody, a w każdym rodzie były rodziny i konkretni pierworodni. Popatrzmy, jak to pojęcie pierworodny się rozrasta. A więc gdy czytamy w Piśmie Świętym, że nawet Chrystus jest pierworodnym, to nie bądźmy tak szybcy z wyciąganiem wniosków, że już wiemy, o co chodzi. Gdy Bóg właśnie proponuje im to przymierze, wypowiada niezwykle ważne i interesujące słowa. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Rysuje wam się pojęcie pierworodnego narodu? Bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Rzecz ciekawa, że dokładnie takie samo przymierze i takie same zaszczyty Bóg proponuje swojemu ludowi w Nowym Testamencie. Apostoł Święty Piotr w rozdziale 2, pierwszego swojego listu, w wierszu 9 i 10 mówi: wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. Ciekawe. Wtedy Izrael wychodzący z Egiptu takie przymierze przez Boga jest mu nadane, bo to nie było coś, że Izrael po prostu pertraktował to przymierze. Nie. Przymierza Boże, ja tak to pojmuję, to są Boże dary i Boże obietnice, które chce zrealizować w życiu, czy to narodu, czy człowieka, czy kogokolwiek, komu proponuje. Ale ta myśl będzie nam się rozwijała. Z tym, że tam było już do etnicznego narodu to powiedziane, a tu jest powiedziane to samo do ludzi, którzy kiedyś nawet nie należeli w ogóle do Izraela i swojej genealogii nie mogą tej linii genealogicznej wyprowadzić z żadnego z plemion izraelskich, byli nie ludem. W języku hebrajskim jest różnica pomiędzy ludem Bożym i innymi ludami, innymi narodami, narodem Izraelem i innymi narodami. Izrael, ten lud, to jest Am, to jest lud przymierza. Inny naród to jest goi, albo w liczbie mnogiej goim. Niektórzy się obrażają, że może Żydzi to tak poniżająco mówią o innych narodach, nazywają ich gojami. Nie, nic podobnego. To wynika z języka. Takie jest określenie w języku. I każdy, gdy słyszał o narodzie Am, to wiedział, że nie dotyczy ani Syryjczyków, ani Filistyńczyków, ani Egipcjan, ani Polaków, nikogo. Jeden był Am. A inne wszystkie narody były w tym pojęciu goim. Tu mamy szczególny rys przymierza, które Bóg zawiera z Abrahamem. Tam mu mówi, że jego potomstwo będzie liczne, posiądą te wszystkie ziemie, które tutaj Abraham poznaje podczas swoich wędrówek. Ale w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, przepraszam, w rodzaju 15 rozdział, wiersz 16, Bóg mówi: dopiero czwarte pokolenie tutaj wróci. Dlaczego? Gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Co to oznacza?
Potomstwo Abrahama nie może wejść do tej ziemi obiecanej, bo jeszcze wina Amorytów się nie dopełniła. Teraz Bóg wprowadza już na tę ziemię. To jest po 400 już latach, po 4 pokoleniach. Wprowadza i zawiera to przymierze z Izraelem. I gdy naród izraelski ma posiąść ziemię kananejską, jakie to typowe, jakie to znane, jakie to opisane i oczytane i utrwalone w naszej pamięci, że Bóg wyprowadził Izraela, żeby wyniszczył wszystkie narody. Nie tak uczy Biblia. Nie tak uczy Biblia. Izrael wyszedł po 400 latach. Kiedy? Kiedy dopełniła się wina Amorytów. Te narody, które zasiedlały tę ziemię, miały czas łaski jeszcze ponad 400 lat. Nie zapomnijmy, że później naród izraelski dla swojej uprzywilejowanej funkcji współpracownika Boga będzie też miał 490 lat. I to właśnie Daniel to ogłosi. To znaczy Bóg przez Daniela. I teraz, gdy już wychodzą, to Bóg powiedział im wyraźnie, które miasta są obłożone klątwą. Bóg wszechwiedzący. Bóg, który zna serca każdego, wszystkich ludzi. Serce każdego człowieka. Dzisiaj też jest na drodze. Nie zapomnijmy o tym. Nie myślmy tylko o tamtych zamierzchłych czasach. Dokładnie On zna nas jak otwartą księgę. Wiedział, że tam w Kanaanie jest wielu jeszcze ludzi, którzy powinni być ocaleni i przyprowadzeni do znajomości prawdziwego Boga. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, mówi Mojżesz na rozstanie z narodem już przed swoją śmiercią, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Tak Izraelici mieli zajmować Kanaan. Tylko miasta obłożone klątwą, wskazane przez Boga. To było jak gdyby wykonanie wyroku na grzechu i czymś i kimś, o kim Bóg Wszechwiedzący wiedział, że nie da się mu w żaden sposób pomóc. Inne wszystkie miały spotkać się z Izraelem, który obwieszcza im pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy swoje bramy, cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem, będzie ci służył. Przyjmiesz go do swoich domów? To będzie naród. Oczywiście na innych miejscach czytamy, nie będą to niewolnicy, jak wy byliście niewolnikami w Egipcie. Absolutnie nie. Oni będą z wami, aby na co dzień uczyć się Boga od was. Dzisiaj w pierwszej części nabożeństwa studiowaliśmy zagadnienie czwartego przykazania. Pamiętacie, kto miał odpocząć w tym dniu? Właśnie ci wszyscy. Mieli na tych samych prawach być traktowani. A jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz. To ten naród miał rozpocząć wojnę. Miasta obłożone klątwą Izrael miał zniszczyć. Inne miasta, inne sioła, inne w ogóle narody. Izrael mógł przystąpić do walki, gdy został zaatakowany, a nie gdy on atakował. On miał proponować układ pokojowy. Popatrzmy na te narody w czasach Abrahama. Bóg pragnął zbawić za pomocą swoich sług. Dał Amorytom 400 lat czasu łaski. Powiedział, ale ta nieprawość ich się dopełni. Ale co w międzyczasie robił? Na tym terenie był Melchizedek. Pamiętacie, jaką funkcję pełnił Melchizedek? Kapłan Boga Najwyższego. On był misjonarzem tych narodów. On miał na nich oddziaływać. Abraham stawiający ołtarze i gromadzący ludzi przy tych ołtarzach i opowiadający o Zbawicielu,
o Mesjaszu, który ma przyjść. Pamiętacie, gdy przyszedł czas zniszczenia Sodomy i Gomory. Bóg powiedział, jeżeli tam jest 10 osób, które posłuchały Lota, który się tam kłopotał ich tym grzesznym stanem i pragną ich zbawienia, miasta całe ocaleją, bo jest szansa, ażeby rozwinąć dobro. Ale gdy dobra nie było już żadnego, niektórzy zastanawiają się, mówią, a jeżeli... No tam przecież dzieci jeszcze później mogły się narodzić, które no może byłyby dobre. Nie zapomnijmy, że te wyroki wydaje Bóg Wszechwiedzący. On wie, czy tam ktoś taki mógł się pojawić, czy nie. Mam nawet pewien przykład, ale jest tak niemiły, że nie chciałbym nawet z niego korzystać. Ale przypomnijcie sobie, że niejednokrotnie, jeżeli tam coś, jakieś insekty czy coś nam przeszkadzają i wiemy, że ich natura jest taka i tylko taka, to jak spotkasz ich gniazdo, to nie tylko niszczysz te starsze, prawda? Niszczysz nawet jajka, z których tam znowu coś mogłoby się wykluć. Ale wiadomo, co to będzie. Egipcjanie, którzy wyszli z Izraelem. To jest bardzo ciekawy tekst. Gdy Izrael wychodził i był uratowany z niewoli egipskiej. Tam czytamy, że mnóstwo ludu, Egipcjan, wyszło z Izraelem. Prawdą jest, że nie byli sprzymierzeńcami najlepszymi i nie byli pierwszymi w tym zapale wiary i ufności wobec Boga. Byli nawet nieraz czasem obciążeniem dla ludu Bożego. Ale nasze dzieci czasem też są obciążeniem dla nas, ale chcielibyśmy się ich pozbyć? To jest niesamowite. Bóg miłuje każdego człowieka. Z tym, że my jako ludzie przeszkadzamy w tym Bogu. Ja na kilku przykładach to pokażę z Biblii, a ty sobie przypomnij swoje własne życie i to, jak reagujesz na głos Boży, gdy słyszysz go w swoim sumieniu. Adam i Ewa popełnili błąd. Co się stało? Powiedzieli, poradzimy sobie. Zamaskujemy się. Abraham i Sara. Bóg powiedział, będziecie mieli potomstwo. Oni mówią, jak to zrobić, żeby to szybciej było? Jesteśmy niecierpliwi. Czy ty też? Czy tylko ja taki jestem? Mojżesz. Pamiętacie, dlaczego Mojżesz nie chciał później iść, aby wyzwalać i wyprowadzać Izrael z niewoli? Bo on próbował wyprowadzić Izrael z niewoli już wcześniej. Jak? Ogniem i mieczem. Jak mu się coś nie podobało, zabił i powiedział, ja jestem przecież najbardziej wykształconym strategiem w Egipcie. Ja chcę stanąć na czele was, moi rodacy, moi ziomkowie. Ale to nie są sposoby Boże. My nieraz próbując Bogu pomóc, my tylko mu przeszkadzamy. Izrael, gdy Bóg zaproponował im to przymierze, że będą szczególnym narodem, ale w pośród innych narodów, będą innym narodem, ale i będą w tej ziemi mieszkać, Bóg powiedział, ale moja jest cała ziemia. Jeszcze im tego nie rozwinął, ale zasygnalizował. Powiedział, cokolwiek Pan rzeknie, uczynimy i będziemy posłuszni. Czy my też tak chętni jesteśmy? Ja wiem, że też się nieraz wyrywam. Ale później Bóg i życie sprowadza mnie do parteru i mówi, jak mówisz wszystko, co Pan żąda, uczynimy, to najpierw dowiedz się, czego Pan od ciebie żąda. Nie wabank, nie wiedząc nawet, co tam jest. To jest dobre w loterii, to jest dobre do kabaretu, ale nie w życiu, bo to się później na nas niejednokrotnie mści. Bóg ma też poczucie humoru. Skoro Izraelici mówili, że sobie poradzą, nie ma problemu, wszystko uporządkują, mówię ślicznie,
to odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, któreście popełnili. Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Ja nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Bóg jest dawcą życia. Bóg stworzył nas do życia. Grzech nas uśmierca. Szatan nas zabija. I o tym w Księdze Daniela bardzo dużo jest napisane i tym się będziemy zajmowali podczas tych spotkań. Bóg mówi, poradzisz sobie? To sobie poradź. Ja mogę nie palić? No to nie pal. Mogę nie pić? Naprawdę? No po co zamiast na pieniądze wydajesz pieniądze, na chleb wydajesz na wódkę? Nie pij. Jak potrafisz? I Bóg kontynuuje. Nawróćcie się. Zmieńcie własne myślenie. Nawrócenie to nie jest coś, co się dzieje tylko w głowie. To się dzieje w głowie i ta głowa steruje całym ciałem. Zawracasz, idziesz w drugą stronę. Czy murzyn może odmienić swoją skórę albo pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Zastanówmy się, co Bóg mówi do nas dzisiaj. Bo my znowu to możemy potraktować jako odezwanie się do Boga w tamtym czasie. Ale czytamy w Piśmie Świętym, że wszystko, co przedtem napisano i zachowano dla nas, to dla naszego pouczenia. Abyśmy nabrali rozumu, nadziei, że Bóg jest nam przychylny. Bóg chce nas prowadzić. Jak pomóc rodzajowi ludzkiemu? Pod Synajem spaliło na panewce. Bóg daje im świątynię, plan budowy świątyni. W Księdze Daniela tak dużo jest powiedziane na temat świątyni. Tak dużo powiedziane na ten temat, że komuś ta świątynia absolutnie nie pasuje. I chciałby ją zniszczyć. I mamy kilkakrotnie, trzykrotne niszczenie świątyni opisane w Księdze proroka Daniela. Co się dzieje? Dlatego, że świątynia była lekcją o nowym tak zwanym przymierzu. Kiedy nie my sobie stworzymy nowe serce, ale to Bóg stworzy nam nowe serce i napisze na tym sercu zasady. To jest tak, jak gdybyś kontrakt zawarł z kimś, że no spółkę zakładacie, a może nawet, jeżeli potrzeba, to zawrzecie ślub. Ale to nie będzie ślub, to będzie kontrakt. Bóg mówi, a ja wam ślub proponuję, nie kontrakt. Bo kontrakt się rozpada i zostaje tylko niesmak. A jeżeli wy pozwolicie, żebym ja wam stworzył serce nowe, a ja mam całe serce dla was, to będziemy znowu małżonkami. Tak jak powiedział w tym tekście Izajasz, który na początku. Ja znowu się do ciebie zwrócę. Nazwę cię umiłowaną. Ja cię znowu poślubię. Ja cię znowu przyjmę. Patrząc na tę rzeczywistość, widzimy tylko jeden wniosek. Ratunek pochodzi jedynie od Boga. My z siebie nie jesteśmy jako grzesznicy wykrzesać niczego, co nie byłoby grzeszne. Bo nawet jeżeli staramy się być filantropami, to bywa, że robimy to po to, ażeby nam dziękowali, ażeby nas za to chwalili, ażeby kamera przyjechała, aby gazety o nas pisały. Prześcigamy się wtedy. A więc to jest bardzo egocentryczna filantropia. Ale to, co daje nam Bóg, to jest czyste, nieskalane. Wtedy będziesz lepiej rozumieć to, co Chrystus powiedział, miłuj i swojego wroga. Jak? Przymierze, takie wrażenie odebrałem, studiując ten temat.
To jest jak polisa ubezpieczeniowa. Jest to bardzo niepełne zobrazowanie, ale przyjrzyjmy się temu w ten sposób. Przymierze zawierało błogosławieństwa i klątwy. To są te główne teksty, gdzie mowa jest o tym przymierzu i tam znajdziemy pełne brzmienie jego. Jak widzimy, całe rozdziały. A tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa jeszcze raz do tego nawiązuje Mojżesz, zanim pożegna się z narodem. Według tego przymierza Bożego istnieją pewne zasady, aby ono mogło funkcjonować. Jeżeli pójdziemy za głosem Boga, to i dotrzymamy tej umowy, wtedy mamy same błogosławieństwa. Te teksty warto mieć podkreślone w Piśmie Świętym. Trzecia Księga Mojżeszowa, czyli Księga Kapłańska, 26 rozdział, pierwsze 13 tekstów i później w Księdze Powtórzonego Prawa, 28 rozdział, pierwsze 14 tekstów. To jest tak, jak zawierasz policę ubezpieczeniową i zakład ci coś gwarantuje. Opiekę, monitoring, przybycie ekipy natychmiast, jak tylko alarm jaki będzie. Jesteś jak pod parasolem tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ale ta polisa mówi, nie będziesz nam utrudniał tej służby. Będziesz z nami współpracował. Założysz określone zamki do drzwi. Powiedzą ci ile i jakie, nawet gdzie je kupić. Albo je nawet dostarczą czy z fachowcem, nawet który to zrobi. Okna jakie będą, ile będzie wejść, czy dodatkowe wejścia będą. To wszystko musi być zabezpieczone. I jeżeli nie dochowasz tego ze swojej strony, to są konsekwencje złamania umowy, złamania przymierza. I Bóg powiedział, o ile te błogosławieństwa mogłem zawrzeć w 13, 14 tekstach, to popatrz, ile i jak szczegółowo mówię ci, jakie przekleństwa, jakie klątwy na ciebie spadną, gdy złamiesz przymierze, gdy nie zamontujesz tego zamka, czy nie pozwolisz na to, czy nie pozwolisz na zabezpieczenie twoich okien, czy nie pozwolisz na zabezpieczenie twojego sprzętu, który ubezpieczasz. Bardzo szczegółowo to zostało wyłuszczone. Przykład życia. Umowę możesz zawrzeć albo nie towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli nie zawrzesz, oni będą wracać do ciebie. Tak Bóg wraca do nas. Czasem mówimy, to jest takie namolne. Już nie chcemy. Proszę do mnie nie dzwonić. Proszę mnie wykreślić ze swojej listy telefonów czy zainteresowanych. Nie jestem zainteresowany. Ale oni znowu dzwonią. Bardzo podobnie czyni Bóg. On na siłę nie wejdzie, ale on ci będzie przypominał. Słuchaj, są kradzieże, są napady. Możesz być bezpieczny. Ale masz wolną wolę. Bóg nie zada gwałtu nigdy twojej woli. To ty musisz podpisać policę. To ty musisz się na to zgodzić. Powiedzieć Bogu tak. Chcę, żebyś był moim ojcem. Chcę, byś był moim zbawicielem. I to nie na papierze. I to nie raz w tygodniu. To nie na chwilę. Na okrągło. 7 razy 7 razy 365, a jeżeli rok przestępny, to 366. Stale chcę być pod twoją ochroną. Jeżeli coś ci się stanie, a może ci się stać, że ktoś przełamie tam szyfry, ktoś przełamie zamki i wedrze się. Ja ci to wynagrodzę, mówi Bóg. Z towarzystwem ubezpieczeniowym jest różnie. Wtedy dowiadujemy się, co tam jeszcze małym druczkiem było podpisane, czegośmy nie doczytali. U Boga masz to zagwarantowane. Tak jako chrześcijanin możesz ponieść wiele szkód.
Nieraz jako chrześcijanin będziesz narażony na więcej niebezpieczeństw, jak wtedy, gdybyś nie był chrześcijaninem. Ale Bóg mówi, ja cię ubezpieczyłem, ja cię z tego wyprowadzę. Przykłady tego mamy raz za razem w Księdze Daniela. I my chcemy je wszystkie znaleźć. My chcemy nad wszystkimi nimi się zastanowić. Jeżeli będziecie postępować według... Tu jest treść niektórych tylko urywków, które tam w postaci odnośników było. Młocka wasza trwać będzie od winobrania, winobranie trwać będzie do siewu, będziecie jedli swój chleb do syta, mieszkać bezpiecznie, udzielę pokoju temu krajowi, wytępię dzikie zwierzęta ziemi, miecz nie będzie przechodził. Czy można sobie wymarzyć lepszą rzeczywistość? To miał być kraj mlekiem i miodem płynący. Ale jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie, jeżeli trudno nam się będzie porozumieć, jeżeli nie spełnicie tego, o co was proszę, jeżeli nie pozwolicie mi działać w swoim życiu, nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy. I tutaj jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że to Bóg zrobi. Trzeba by nam było kolejnej serii albo kolejnych takich wykładów, żeby zrozumieć, że w starożytności cokolwiek się działo, czy dobre, czy złe, to Bóg czy bogowie to czynili. Bóg na to pozwoli. Nie to, że On to zrobi, aczkolwiek takie będą tutaj sformułowania. Ześlę na was dzikie zwierzęta. Pamiętacie, co tam było? Wypędzę zwierzęta te. A tutaj co znaczy ześlę? Bo ich nie wypędzę. Jeżeli i przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie, to również i ja postąpię według was opornie. A więc Bóg jak gdyby dawkuje. To tak jak dziecko. Mówimy mu, słuchaj, nie mów tak, nie rób tak, nie chodź tam. Ale dzieci są najlepszymi psychologami chyba dlatego, że na żaden uniwersytet nie chodziły. One tak wyczują, co można z mamą, co można z tatą, z dziadkiem, z babcią, z ciocią, a czego nie można tam z jakimś wujkiem. I wcale nie potrafią się ani powołać na żadną mądrość naukową. One to mają w sobie zmysł obserwacji i na tym bazują. I jeżeli my starsi nie jesteśmy mądrzejsi od tych dzieci, to będą nami manipulować i owijać nas raz w lewo, a raz w prawo, tak jak sobie zażyczą. Bóg powiedział wobec tego, jak będziesz to robić, mówi ojciec do dziecka, to będzie klaps. No i dziecko to robi. Ojciec mówi, a nie mówię ci, że będzie klaps? I nie było klapsa. No to dziecko idzie krok dalej. I mama ciągle wrzeszczy. Mama wrzeszczy tak, że tata chrypkę ma. I dziecko idzie swoją drogą. Jeżeli miał być klaps, to nie trzeba krzyczeć, tylko ma być klaps. I nic więcej. Dziecko w mig chwyta taką lekcję. Ale nie wtedy, gdy mu ciągle pozwalano, a później dopiero jest łajanie tak, że sińce powstają. Żadne to wychowanie, żadna to dyscyplina, żadna to mądrość. Bóg dawkuje i obserwuje, co człowiek będzie robił. Jak człowiek się nawraca, to mówi, wracamy do błogosławieństw. Gdy człowiek mówi nie, to mówi, będą dalsze konsekwencje. Będzie wam trudniej, trudno, jeszcze trudniej. Popatrzmy, jak naród izraelski wyglądał, jak świątynia wyglądała przed niewolą babilońską, bo Księga Daniela wiąże nam się nierozerwalnie z pobytem w niewoli babilońskiej. Naród izraelski rozumiał, że jeżeli Jerozolima jeszcze istnieje,
Jeżeli jeszcze niektórzy ludzie przyjeżdżają i tam podziwiają ją. Jeżeli świątynia istnieje, a w niej składane są ofiary. To jest wszystko w porządku. A Bóg im zwraca uwagę na to, że to nie jest w porządku. Później Izraelici zaczęli do świątyni sprowadzać różne rzeczy. Gdybyście przeczytali sobie ten tekst Księgi Ezechiela, 8 rozdział, wiersze 3 do 17, to zobaczycie, co się działo w świątyni izraelskiej. Obce kulty, obce bóstwa, obce bożki. Do tego doszło, że ci, którzy te wierne niegdyś funkcje w świątyni spełniali, odwrócili się od ołtarza Bożego i zaczęli kłaniać się słońcu. Kult słońca wdarł się do świątyni izraelskiej. A ciągle mówili Kościół Pański, Kościół Pański. Patrzcie, jaką cudowną świątynię mamy. W Księdze Jeremiasza w 8 rozdziale Bóg karci tych, którzy mieli prowadzić naród. Karci za powierzchowne próby uzdrawiania i gojenia ran. Miast operacji. Przygłaskać, przyklepać. Jeszcze żyjemy i jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze jakoś to będzie, póki my żyjemy. A nie o to chodzi w Kościele i w służbie Bożej. Bóg musiał radykalnie zainterweniować, wkroczyć. Daniel dostał się do niewoli babilońskiej i już w późniejszym okresie, już nie był młodzieńcem, już był starszym człowiekiem, modlił się do Boga i mówi: Boże, to się stało słusznie. Nie mogło się stać inaczej, bo cały Izrael przekroczył Twój zakon, Twoje prawo. Nie słuchali Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza. To jest to przymierze, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Byli ludzie, którzy to dokładnie rozumieli. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wszelkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jerozolimie. I tutaj mowa jest tylko o negatywnych rzeczach. Izrael stał się gorszym od jakiegokolwiek narodu ościennego. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas. Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię. Panie, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Po raz pierwszy pod koniec niewoli babilońskiej ktoś wyznaje grzechy narodu, które spowodowały tę niewolę. Panie, według swojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew, Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalem, świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokoło nas. Popatrzmy, jak funkcjonuje ten, kto zna Boga, kto rozumie Boga, kto rozumie siebie i wie, że jest grzesznikiem. Pamiętacie, jak Adam się zachował, gdy Bóg mu powiedział: co się stało, Adamie? Adam mówi: dałeś mi taką żonę, że w tej chwili nie wiem, po coś mi ją dał. A Ewa? Na niższy rodzaj stworzenia się powołuje. Niesamowite. To jest postawa, gdy widzimy zło. Najpierw wziąć lustro, spojrzeć sobie w oczy i prosić Boga, żeby mi przebaczył, żeby mnie uwolnił, żeby mnie prowadził. Bóg szanuje wolną wolę każdego człowieka. Bóg, jak trzeba było, to zaangażował ościenne narody, aby wzięły taki wytłumaczacz i przemówiły do Izraela przez klęski, przez ucisk, przez czasem nawet zabójstwa. Pozwalał Bóg
by lud, który łamiąc przymierze, sam wychodził spod jego ochrony, cierpiał. A więc Asyria, Babilon, Persja, nawet Izraelici z północy w odniesieniu do południowego plemienia. Przeważnie narody te nadużywały dane im to przyzwolenie od Boga. My czasem tak mamy też, prawda? Czy ktoś z was był starszym albo najstarszym dzieckiem w rodzinie? Czy rodzice czasem przypominali wam, że jak tam ten mały brzdąc nie chce cię słuchać, to co masz zrobić? I nieraz czuliśmy się tacy ważni. Możemy stosować dyscyplinę w imieniu i w majestacie polecenia ojca czy matki. I nieraz rodzice musieli pochrząkać, a później powiedzieć, słuchaj, ja cię nie o to prosiłem. Bo tyś mu już wszystkie ręce powykręcał. Dobrze, że miał dwie ręce tylko. I te narody bardzo często sobie używały na narodzie Bożym. I w takich przypadkach znowu Bóg musiał interweniować i dopominać się u tych narodów sprawiedliwości. Ale posłuchajcie, jak te narody rozumiały w niektórych przypadkach, dlaczego i po co dokonują inwazji na Izrael. Jeremiasz otrzymał takie polecenie i później usłyszał słowa, które naczelnik straży przybocznej, naczelny wódz Nebuzardan, wódz wojska Nebukadnezara, zwrócił się do niego i powiedział do Jeremiasza, do proroka tak. Pan, Bóg twój, zapowiadał nieszczęście temu miejscu. A co Pan zapowiedział, to spełnił i uczynił. Ponieważ grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście Jego głosu, dlatego was to spotkało. W ustach najeźdźcy taki wyrzut i prawdziwy. On sobie tego nie zmyślił. Popatrzmy na inne przykłady. Pan Bóg ojców waszych w swoim gniewie na Judejczyków wydał ich w wasze ręce, lecz wy wymordowaliście ich z wściekłością, która aż do niebios sięga. Tu Bóg zwraca się do tych ciemiężycieli znowu. Bo myśleli, że jak Bóg powiedział, że należy pokarać ten lud, to go należy tak pokarać, jak my uważamy. My ludzie nie mamy tego wyczucia, jakie ma sprawiedliwy Bóg. I zwraca uwagę, tylko czy wy sami nie macie żadnych win wobec Pana waszego Boga? Pamiętacie Chrystusa i tę niewiastę na dziedzińcu świątynnym? I oni przyszli, musi być ukamienowana. Tak napisał Mojżesz, takie jest prawo. A Chrystus powiedział tak. Tylko nie doczytaliście prawa. Pierwszy kamień musi paść z ręki niewinnego człowieka. Który z was jest niewinny? Rzucajcie. Dopiero później następne kamienie mogą paść. Jedynym, który był wtedy niewinny, to był Chrystus. Ale powiedział, ja cię nie potępiam. Idź i nie rób tego już. Idź i niech to będzie ostatni raz, gdy byłaś na tej drodze. Wejdź na inną, mam dla ciebie coś lepszego. Jesteś naprawdę dzieckiem Bożym. Jesteś cudowną istotą, którą On stworzył. Dlaczego masz się sponiewierać do końca? Tak Bóg postępował ze swoim narodem. Ale nieraz do ludu musiał powiedzieć, usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali panią królestw. I naród to czytał w proroctwie Izajasza na 150 lat wcześniej te zapowiedzi, że Chaldejczycy, którzy ich zniszczyli, oni też mają swoje winy. Gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem ci znieważyć swoje dziedzictwo. Wydałem ich w twoją moc,
ale Ty nie okazałeś im litości. Nawet starców obciążyłeś swoim bardzo ciężkim jarzmem. I powiedziałaś, na wieki będę i zawsze pozostanę Panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. A więc Bóg sprawiedliwie podchodził do jednych i podchodził do drugich. Ten świat, jak śpiewał Niemen, dziwny jest. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Prawda, że to wyrywa się z naszych serc raz za razem. Dusza tęskni za Twoim imieniem. Chcę o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Cię. Ale w jakiej sytuacji? Bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Gdy trwoga, to do Boga. Boże, szukam Cię. Spowodowane to jest tym, że Twoje sądy, brak tej osłony Twojej, tego Twojego cudownego parasola ochronnego spowodował, że cierpimy. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie, nie baczy na dostojność Pana. Pomyśl o sobie w tej chwili, w której kategorii jesteś. W tej, która reaguje dopiero po pokaraniu? Czy Słowo Boże ci wystarcza? Czy Jego obietnica jest dla ciebie zachętą? Bo jeżeli idziesz bez Boga, a Biblia taki stan nazywa bezbożnym, stan bezbożności, gdy bezbożny doznaje łaski, gdy ty, Boże, mu wszystko dajesz, to go niczego nie uczy. To powoduje, że ten człowiek ma roszczeniową postawę i ciągle więcej, i ciągle więcej. Ale gdy jest mu źle, wobec tego, gdybyś był Bogiem, czy z bólem serca, jak rodzic, musiałbyś czasem sięgnąć po ten wytłumaczacz? Mimo upływu wieków nic się nie zmieniało. To jest tekst napisany 6-7 wieków po tamtych tekstach, a biorąc pod uwagę przymierze samo 15 wieków. Może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, pyta Paweł, i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Jest wszystko dobrze. Myśl wtedy o Bogu. Dziękuj Mu za to. Trzymaj się mocno Jego prawicy. Gdy Twój umysł jest otwarty na Jego błogosławieństwa, sięgaj po nie. Dziel się nimi z innym człowiekiem. Bo jeżeli tego nie czynisz, Twoje serce zlodowacieje jak gruda, jak woda na dużym mrozie. Przez zatwardziałość swoją nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tak, utrapienie, ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Najpierw Żyda, potem Greka. U Boga nie ma względu na osoby. Bóg stworzył wszystkich ludzi jednakowo. Pragnie zbawienia każdego człowieka i pragnie uchronić nas od konsekwencji, które są bardzo przykre. W czasach proroka Jeremiasza, a więc współczesnego również Danielowi, mówi, ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy. Poślę po Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługę. Sprowadzę ich na tę ziemię, na jej mieszkańców. Narody będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Nie w nieskończoność. Bóg zna historię. O ile myśmy się zastanawiali od rewolucji październikowej, ile to lat ten olbrzymi system wschodni istniał i będzie istniał chyba w nieskończoność. Bóg wiedział, że to się rozpadnie na początku lat 80. naszego wieku. Tak samo jak wiedział, że Babilon przejmie panowanie nad Judeą, ale to będzie trwało tylko 70 lat. Później Babilon się rozpadnie.
aż nadejdzie także czas dla jego kraju. Jego ujarzmią liczne narody i wielcy królowie. Ale Bóg nawet wtedy, gdy musiał zgodzić się na tę niewolę straszliwą i pożogę swojego ludu, widział w tym jasny promień i widział w tym niesamowite sposobności, aby inne narody mogły poznać prawdziwego Boga. Popatrzmy, co w psalmie 137 napisał psalmista Izraelita. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. No jak nie? Skoro zabrani z własnego kraju i przeniesieni 1500 prawie kilometrów dalej. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze. Bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę. Ciemiężcy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Czy kiedykolwiek miałaś takie zaproszenie, aby śpiewać pieśni o Bogu i mówić o Jego cudownej, wielkiej miłości, jak Izraelici, Judejczycy w Babilonie? Ale oni nie o tym myśleli, żeby innym ludziom opowiadać o Bogu. Oni myśleli o tym, jak nam tutaj jest źle, jesteśmy na obczyźnie. A prorok pisał do nich list. Módlcie się o pomyślność tego narodu, bo w jego pomyślności będzie wasza pomyślność. Nie ma nic gorszego, jak rozpłakanie się i udanie się przed lustro i oglądanie własnego płaczu. Uważaj, bo ci płynów w organizmie wkrótce zabraknie. Utopisz się we własnych łzach. Zobacz w trudnej sytuacji drogę wyjścia, zobacz przyczyny, tak jak Daniel w swojej modlitwie. A mimo to ci, którzy byli w Babilonie i Pismo Święte orzeka, leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Tak, Bóg miłował Babilon. Bóg chciał go uleczyć. I gdy nie da się już kogoś uleczyć, Bóg mówi, wyjdźcie i zostawcie. To było to samo, co Bóg chciał ratować Amorytów. Abraham, Melchizedek i wielu, wielu innych bezimiennych. Ale się nie dało. Wobec tego doszło do obłożenia niektórych miast klątwą. Ale inne były jeszcze do ratowania. I to było błogosławieństwo, że są wśród nich Izraelici, albo oni wśród Izraelitów. Tak mówi Bóg Izraela, nie bójcie się króla babilońskiego. Jest wyzwolenie. Będzie koniec. Patrz na cel. Patrz na to, czemu to służy. Ja wyjednam dla was zmiłowanie. To mówi Bóg, przeciwko któremu zgrzeszyli. To mówi Bóg, którym pogardzili. To mówi Bóg, którego świątynię zanieczyścili. To mówi Bóg, na którego hańbę ściągnęli, hańbę innych narodów. Ja wyjednam dla was zmiłowanie. Także on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Popatrzmy na coś, co nazwałem pożądane i zamierzone efekty klęsk, przekleństw. Nie mówię tu o przekleństwach tych, gdzie ktoś wypowiada jakieś słowa. Jeżeli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę rękę swą przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód, wytracę z niego ludzi, bydło, to choćby byli nawet w nim trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Choćbym nawet zesłał na Jeruzalem na moich czterech nieszczęsnych sędziów, miecz, głód, dzikie zwierzęta, zarazę, to jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. O czym jest mowa? Od samego początku, jeżeli na jakiś kraj zgrzeszy, Izrael tylko? Nie, jakikolwiek inny kraj. Zawężmy to. Którykolwiek z ludzi.
Czy ja, czy ty, czy jeszcze ktoś zupełnie inny. I zacznie się wszystko walić w naszym życiu. To wtedy starajmy się sięgać po takie charaktery, jakie ma tych trzech mężów, Noe, Daniel i Ijo. A tutaj mówi, gdyby klęska przyszła taka, że zdawać by się mogło, nic nie zostanie uratowane, to nawet w takich sytuacjach będą ludzie wyratowani, a oni będą ratować innych. Ten tekst z Ezechiela mówi już o ludziach, którzy powrócą z niewoli babilońskiej. A gdy oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem po tym wszystkim, co na nie sprowadziło. Jerozolima, Judea, naród w proroctwach, szczególnie Ezechielowych, Izajaszowych, był nazwany nową ziemią, nowym niebem, nowym ludem. Wszystko było nowe. Nie dlatego, że odbudowane. Wszystko było znowu takie, jak Bóg to chciał mieć. Ale i ludzie będą inni. Chociaż zapędziłem ich daleko między narodami, rozproszyłem ich po krajach, to jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Ezechiel ukazuje nam scenę, kiedy Bóg opuszcza świątynię w sposób widoczny jako szekina w Jerozolimie, bo została sprofanowana i Bóg mówi, gdzie będzie teraz? W sercach, umysłach, w życiu ludzi, którzy pragną z Nim iść. Nieważne w jakich krajach, gdzie będą, w jakim położeniu, ja dla nich na ten krótki czas będę świątynią. Zbiorę was spośród ludów, zgromadzę was. Gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy, a więc wrócą do Jerozolimy i oczyszczenia dokonają, wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce, nowego ducha włożę do ich wnętrza. Będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Co więcej, to proroctwo mówi nam, że skłócone plemiona izraelskie, bo wiemy, co się stało, po śmierci Salomona. Doszło do rozbicia w narodzie izraelskim. 10 pokoleń na północy, 2 pokolenia na południu. Nienawiść, walka między nimi. Ci sami Izraelici nie mogli się pogodzić. Bóg mówi, z niewoli wyjdziecie innymi. Do proroka mówi, weź sobie takie drewno, rozetnij go na połowę, a później złącz to. To jest obraz Izraela. Kiedyś byli razem. Później kłótnie i sprzeczki ich rozdzieliły. Ale ja chcę ich znowu mieć razem. Razem będzie Juda, razem Izrael. Już nie będą dwoma narodami. Już się nie rozdzielą na dwa królestwa. Wybawię ich z wszystkich odstępstw, przez które zgrzeszyli. Oczyszczę ich. Będą moim ludem. Ja będę ich Bogiem. Niezależnie od powagi i głębi upadku, Bóg zawsze skutecznie działa i mądrze działa. Przyrównuje to do szkoły latania, które realizują orły, które na skalnych półkach mają swoje gniazda. Zapewne słyszeliście, czytali, wiecie o tym, ale uznaję za słuszne, aby na to zwrócić jeszcze uwagę. Gdy małe orlęta już mogłyby zacząć uczyć się latać, boją się przepaści, bo to jest prawdziwa przepaść, skalna przepaść. I wtedy ojciec, matka bierze te małe na swoje skrzydła. Szybuje w górę tak wysoko, że stracimy go z oczu nawet. I gdy jest tak bardzo wysoko, odwraca się i to małe leci na łeb, na szyję. Skazane na zagładę. Ale nie na zagładę. Skazane na to, aby nauczyć się pilotażu. Bo matka czy ojciec zwija swoje skrzydła, zamienia się niemal w kamień i leci w dół. Mija to małe. Rozkłada skrzydła, amortyzuje uderzenie, zniżając swój lot i znowu go
ciągnie do góry. Bóg mówi, podobnie ja was uczyłem. Podobnie was uczyłem. Biblia jest cudowną księgą, która nam to raz za razem ukazuje. Pod jego opiekuńczymi skrzydłami nigdy nie będziesz pozbawiony miłości, miłosierdzia i schronienia. Zawsze je będziesz tam mieć. Idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i judzkim nowe przymierze. To jest to, o czym już wcześniej mówiliśmy. To nie jest przymierze to, które oni widzieli na dwóch tablicach kamiennych. To będzie przymierze, które inni zobaczą w ich sercach. Bo z tablicy kamiennej, która była symbolem nieprzemijalności, te przykazania mają się do serca ludzkiego dostać, aby być symbolem i wyrazem miłości, wrażliwości i służby. Pamiętajmy, że Bóg jest zawsze wierny tym, których stworzył. To jest tekst, który słyszeliśmy na początku. Uznać je znów za małżonkę, niegdyś porzuconą, strapioną w duchu. Bo czy można zgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi Twój Bóg. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, jaki On ma wybór? Po nalotach na wieżę Trade Center w Nowym Jorku córka Grahama została zapytana przez dziennikarzy. To jest córka wielkiego misjonarza. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy już nie. Ale do niej się zwrócono. Gdzie był Bóg? A jej odpowiedź później krążyła w internecie. Bóg, w moim odczuciu, powiedziała, jest dżentelmenem. Jeżeli my się go pozbywamy, i nie jest nam do niczego potrzebny, to on nigdy na siłę nie będzie się pchał. Pozbyliśmy się go, a więc poszedł tam i błogosławi tych, którzy go pragną. To jest takie proste. On się nas nigdy jednak nie zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. I nawet jeżeli Bóg powiedział, że będą konsekwencje, a my trwamy w tym odstępstwie i nic nas nie wzrusza, to On musi być i w tym wierny, że ten klaps w końcu będzie. Wierność Boga dotyczy każdej sytuacji. Apostoł Paweł ukazuje nam taki cudowny obraz tej obietnicy, że Bóg, swój lud, Bóg każdego człowieka, który do Niego przejdzie. A w Nowym Testamencie to już są wszyscy, którzy miłują Chrystusa, którzy korzystają z Jego zbawienia. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan takie rady skierowane do małżonków, normalnych par małżeńskich. Opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Te sakramentalne słowa pamiętamy, prawda? Jeśli zawieraliśmy związki małżeńskie, jeżeli uczestniczyliśmy w innych po prostu uroczystościach zaślubin. Ale apostoł Paweł kontynuuje. Tajemnica to wielka. Jak dwoje ludzi mogą stać się jednym? I mówi, to jest tajemnica wielka. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Co to oznacza? Tak jak dwoje ludzi się wiąże na dobre i na złe, i na zawsze, i trwają w przymierzu, i mają błogosławieństwo Boże, tak Chrystus zostawił chwałę Ojca, chwałę nieba, przyszedł na ten świat i stał się oblubieńcem Kościoła, swój Kościół, swoich wierzących on nazywa swoją oblubienicą. Mówi,
my na zawsze, na wieki zostaniemy razem. On przychodząc tutaj przyjął ciało ludzkie. I on nie tylko to ciało przyjął, on to ciało zachował po zmartwychwstaniu. On tak wstąpił do nieba. On gdy przyjdzie powtórę, to przyjdzie jako syn człowieczy. Nie Boży. Niektórzy kombinują niewidzialnie. Syn Boży, możesz go widzieć, a niekoniecznie musisz go widzieć. Chrystus powiedział, ujrzą Syna Człowieczego. Chrystus, który nas przyjmuje, mówi, niech każdy i każda z was miłuje żonę swoją, jak samego siebie, a żona niech poważa męża swego. Trwajcie w tych związkach. Nawet gdyby były problemy, nawet gdyby były trudności, bądźcie wierni. Ja chciałem jeszcze przeczytać jeden taki ciekawy tekst. Wczoraj wieczorem otworzyłem ten tekst, który wielokrotnie czytałem, ale w kontekście mojego rozmyślania o dzisiejszym studium. Psalm 67. Niech nam Bóg miłościw będzie. Niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje. To wyszło spod ręki natchnionego autora Izraelity. Nam, nam, nam. Ale czytajmy dalej. Ten sam psalm, ten sam autor. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, aby poznano na ziemi drogę Twoją i wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię, Boże, ludy, właśnie Goim. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie, kierujesz narodami na ziemi. Niech sławią Cię, Boże, ludy. Niech sławią Cię wszystkie ludy. Niech nam Bóg błogosławi, Bóg nasz. Izraelita, który rozumiał, po co Izrael istniał na tej ziemi. Po to, ażeby wielbił Boga, a inne narody od Niego uczyły się wielbienia Boga, aż cała ziemia zajaśnieje chwałą Pańską. Bóg przedstawił każdemu człowiekowi i każdemu narodowi, w tym swojemu wybranemu narodowi izraelskiemu. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się, a żyć będziecie. Jest cudowne zaproszenie dla każdego człowieka. Czy Bóg ma swoich ulubieńców w tych myślach przewodnich w zaproszeniu? Odnotowałem takie zdanie, takie pytanie. Tak. Bóg ma swoich ulubieńców. Ty jesteś Jego ulubieńcem. Ja też. Każdy, którego stworzył. Za każdego Chrystus oddał swoje życie. Każdego miłuje i każdego chce przyprowadzić do siebie, niezależnie w jakim położeniu się znajdujemy. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd, czytamy w psalmie pierwszym. Żyjesz na tej ziemi raz. Każdy z nas tak żyje. Na którą drogę wejdziesz i utrwalisz swoje kroki, tam dojdziesz. Adam Mickiewicz, zacząłem nim i znowu do niego wracam, powiedział tak, gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie. Chciałbym tylko zweryfikować, nie wpadnie, bo był prowadzony przez Boga i zostanie wprowadzony w dom Ojca, który za nami tęskni.
ci, którzy odwiedzają i korzystają z błogosławień spotkań w grupach AA, między innymi znają taką modlitwę. Panie, daj mi odwagę, daj mi siłę i daj mi mądrość. Daj mi odwagę do zaakceptowania tego, na co nie mam wpływu i co nie podlega zmianie. Daj mi siłę do zmiany tego, co leży w moim zasięgu i co powinienem zmienić. I daj mi też mądrość, abym umiał rozróżnić między tymi dwoma rzeczywistościami. Dziękuję bardzo serdecznie. Minęło nasze 90 minut, a o godzinie 17 będziemy zastanawiali się nad Bogiem, prorokami i proroctwami. Kwestie powołania proroka, jego zadania, jego charakterystyczne rysy i przyjrzymy się Danielowi jako prorokowi. I jego taki pierwszy rzut całościowy na jego księgę. Powiem wam, że to będzie fascynujące studium, dlatego że nie wszyscy, nawet chrześcijanie, akceptują księgę proroka Daniela tak, jak została napisana.